Dzień dobry, nasi kochani widzowie. Nie muszę mówić, gdzie jesteśmy dzisiaj, a powiem wam, dlaczego tu jesteśmy, bo mamy do opowiedzenia kilka historii z życia królów, takich obyczajowo sensacyjnych prawie, królów polskich oczywiście, o których możecie nie wiedzieć, bo w żadnych serialach do tej pory tego nie pokazywano. Będzie to dotyczyło Kazimierza Wielkiego, Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, jego żony oraz Jagieły i też jego żony Zofii. Prawda? Czyli także i monarchów innego państwa, bo Wielkie Księstwo Litewskie jeszcze wtedy było innym państwem. Tak, do 1569 było dosłownie innym państwem. Jednym z grobowców, które znajdują się w katedrze wawelskiej, jest ufundowany przez Ludwika Węgierskiego grobowiec Kazimierza Wielkiego, który zmarł w 1370 roku po upadku z konia. I w roku 1800... Po samym, przepraszam, upadku z konia, to wskutek komplikacji po upadku z konia, bo go tam źle leczyło dwóch lekarzy, na przemian podając różne diagnozy i różne lekarstwa, aż w końcu król od tego leczenia się rozchorował i umarł. Bo jak wiadomo, w średniowieczu lepiej było w ogóle się do lekarza nie zbliżać, wtedy miało się większą szansę na przeżycie, bo przynajmniej krwi człowieka nie pozbawili. Tak jest. A na wszystko stosowali upuszczanie krwi. Biorąc pod uwagę, że był starszym człowiekiem jak na tamte czasy, no to już miał prawo sobie też i umrzeć. Czytałem, że jak Kazimierz rozmawiał z lekarzem, to przez pośrednika, bo żaden lekarz nie miał prawa bezpośrednio się zwrócić do króla, bo byłaby to obraza majestatu. Więc... No co tym bardziej na pewno ułatwiało kurat. Chciałem powiedzieć na poligonie. Na polowaniu król spadł z konia, otrzymał podobną ranę w lewą kość, w lewe udo. Tutaj jest sarkofag Kazimierza Wielkiego, który jako jedyny z tych królów, którzy leżą na Wawelu, pochowany jest w środku swojego grobowca. Bo reszta królów leży pod posadzką, nie? A grób jest tylko symboliczny. Natomiast Kazimierz Wielki leży naprawdę w środku tego grobu, a wiemy to dlatego, że w 1869 zrobiono dziurę tutaj z tej strony, tu, gdzie ma głowę, zrobiono wyłom i mistrz Jan Matejko był jednym z pierwszych, którzy weszli do środka, w sumie wsadzili tylko głowę. Odrysował czaszkę króla, potem wyjęto jego rzeczy, które tam znaleziono, między innymi koronę, berło, kawałki zdobień i później uroczyście pochowano króla po raz drugi w roku 1949. Dokonując w tym momencie już szczegółowych badań owych regaliów wyjętych z grobu, między innymi berła królewskiego, jego korony. Ona nie była oczywiście ze złota ani ze srebra, tylko była taka symboliczna, bo do grobu była wkładana. I dzięki temu ustalono na 100%, że król miał złamaną nogę, lewą kość udową. To by potwierdzało to, że w 1370 spadł z konia na polowaniu i to doprowadziło go do śmierci. I podczas ekshumacji króla, która dokonała się w roku 1869, zdjęto jedną ze ścian, chyba od strony głowy sarkofagu. I jednym z pierwszych, którzy zaglądnął do środka, był Jan Matejko. Jan Matejko odrysował to, co zobaczył i przynajmniej z kształtu czaszki królewskiej możemy wywnioskować, jak mógł wyglądać, a mistrz taki portret zrobił do Poczty Królów Polskich. Pokazujemy wam go teraz tutaj. Zresztą tych wizerunków Kazimierza Wielkiego zachowało się kilka, w tym jeden z młodzieńczych czasów, jeszcze jak był młodym królem, jeszcze nie miał obfitej brody, tylko taki był raczej radosny, na jakiejś pieczęci zrobionej za granicą, pamiętam. A tak to większość wizerunków się pokrywa ze sobą i rzeczywiście on wyglądał troszeczkę jak u Matejki, czyli właśnie miał długą taką brodę, długie loki fryzowane. Taki słuszny wzrostu. Chociaż trudno powiedzieć jaki, bo zmierzono go wtedy przy ekshumacji. Dwaj ludzie zmierzyli, lekarze medycyny sądowej. Jeden stwierdził, że król miał 175 cm, a drugi, że miał 186. No ale taka też i była medycyna sądowa w XIX wieku, więc tak naprawdę nie wiadomo. Czy on był wielki z postury, czy po prostu wielki jako wielki człowiek. Prawda? Ale i tak może jedno i drugie. W dowodzie wpisali wzrost wysoki. To na pewno, nawet teraz. Bo nie wiadomo jakie oczy. Przy ekshumacji króla, właściwie przy tej pierwszej eksploracji grobu, stwierdzono rzeczywiście, że lewa kość udowa była złamana i spróchniała. A wszystko to
wiemy dzięki swego czasu słynnej książce badacza dziejów królewskich Zbigniewa Święcha. I te zdjęcia, które wam będziemy pokazywać, pochodzą z tej książki. Posługujemy się tutaj prawem cytatu. Bardzo polecamy tę pozycję, gdyż ona... Ma już swoje lata, ale bardzo mało się zestarzała jak na książkę tego rodzaju. Tak, i oczywiście jest. Warto ją tutaj z całym sercem zalecić dla ludzi, którzy interesują się historią, niekoniecznie taką całkiem oficjalną, a właśnie taką... Bardziej archeologiczną, tak. I bardziej medyczną, bo różnego rodzaju deformacje i choroby też są bardzo ciekawe w odniesieniu do królów, którzy czasami, mimo tego, że byli królami, czy też córkami królewskimi, miały bardzo ciężkie życie od samego dzieciństwa, ale to dojdziemy. Dojdziemy do tego po kolei. Kazimierz Wielki, jako jeden z nielicznych, spoczywa w środku swojego sarkofagu. Większość królów spoczywa pod podłogą, a sarkofag jest tylko jakby pomnikiem. No dodajmy jeszcze, że wyjątkiem jest Władysław Warneczy, który w ogóle nie spoczywa, ponieważ jego ciała nigdy nie znaleziono po bitwie pod Warną. No, w związku z tym nie tylko, że nie ma go tutaj, tylko ma grób symboliczny, ale jeszcze ma drugi grób symboliczny, mauzoleum pod Warną. No, nie ma ciała, są dwa groby. No. Grunt to propaganda sukcesu. Ale to mówię oczywiście wyjątkiem, bo większość tych posiłków, tych pochówków to jest rzeczywiście całych, w całości. Wczoraj, będąc w katedrze, słyszeliśmy huk, brzdęk i wiercenie dochodzące z kaplicy Jana Olbrachta, znajdującej się tutaj w południowej nawie po stronie wschodniej. Tak? I podobno jakiegoś odkrycia tam dokonano tak, niedawno. Tak, podobno właśnie odkryto Jana Olbrachta właśnie we swojej własnej królewskiej osobie. Choć to jeszcze oczywiście nie jest potwierdzone. Wiadomo było, że gdzieś tam było, ale po rozmaitych właśnie przenosinach, remontach przez te kilkaset lat to w ogóle zagubiła się pamięć, gdzie on się tam znajdował. No i prawdopodobnie w końcu go znaleziono. No, ale poczekamy. Podobnie było z żoną Kazimierza Jagiellończyka, o której będzie później, jak rozumiem. Tak, tak, zaraz do tego przejdziemy. Też właśnie gdzieś zniknęła przez te wieki, dopiero trzeba było znaleźć od nowa. Tak, chronologicznie o Kazimierzu Wielkim chcieliśmy jeszcze powiedzieć o jego młodości, ale to, co zachowamy na podróż do Wyszehradu. Byliśmy zresztą tam kiedyś, ale nie nagrywaliśmy, ale Kazimierz Wielki dokonał, jeszcze nie będąc wielkim, tylko królewiczem, dokonał pewnych, no można powiedzieć, jego figle zakończyły się tragicznie dla bardzo wielu osób na Węgrzech. No tak, ale on taki po prostu był raptus czasami, a to księdza utopił, a to jakąś tak. Pannę zgwałcił, no jak a to ksiądz figał, wziął małżeństwo za jednym razem, no ksiądz, tak bywa. Ksiądz fikał, mówiąc kolokwialnie, no to pod lud. Jak on się nazywał? A potem trzeba było jeszcze kościoły stawiać. Tak. Marcin Baryszka chyba. Tak. I dzięki temu mamy bardzo dużo kościołów Fundacji Kazimierza, bo co mógł zrobić król? No musiał udobruchać kościół papieża i biskupstwo. No więc co najlepiej działa? Nie jakaś tam pokuta i modlitwa, tylko sakiewka ze złotem. I dziesiątki, jeśli nawet nie setki kościołów powstały w Polsce z Fundacji Króla. Jako no, wotum. Często nie są podpisane, że akurat wotum z tej okazji, ale co najmniej kilkadziesiąt. Tak, było. Jeśli wiemy, że powstały w połowie wieku XIV, no to fundatorów było no, tylko nie, tak kilku mówię, możliwych. Tak, no. Zawsze to była bardzo droga impreza. Tu w najbliższym sąsiedztwie Krakowa, na przykład w Niepołomicach jest kościół tej fundacji na pewno pod wezwaniem 10 tysięcy męczenników Karola Boromeusza. Kolegiata Wiślicy kolejna też została zapoczątkowana, jej budowa właśnie przez w tej wersji gotyckiej przez Kazimierza Wielkiego z tej okazji tej fundacji. No jeszcze by się sporo takich znalazło. A w XIV wieku król jednak jeszcze był najbogatszy w Polsce, bo miał ogromne dochody z soli, prawda? Głównie z tych żub w Wieliczce, w Bochni. W ogóle to kopalnia soli chyba w Bochni jest najstarszym, najdłużej działającym bez przerwy przedsiębiorstwem w Polsce. Od 700 lat działa. A jeszcze właśnie ten, że Kazimierz Wielki usiłował zrobić tam pewną rewolucję transportową i zrobił kanał spławny z Bochni do Wisły, bardzo długi i bardzo ciężko kopalny. I ten kanał nawet przez jakiś czas funkcjonował, dopóki się nie okazało, że koszty jego utrzymania przerastają koszty te zyski z tej soli. Ale jeszcze Jan Długosz 100 lat później oglądał resztki tego kanału, no teraz już nawet nie wiadomo, którędy przechodził. Rozumiem. No ale sól przez wiele set lat była głównym źródłem
dochodu tak Polski. Jest. Zresztą cytowałem wam już kiedyś Stefana Czarnieckiego, który mówił: ja nie z roli, ani z soli, ani z tego, co mnie boli. Bo to było to ogromne, naprawdę wielkie źródło dochodów i to też między innymi była jedna z przyczyn, dla których po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy to właśnie Wieliczka i Bochnia znalazły się w zaborze austriackim, to tak nagle po prostu ten skarb państwa sklęsł jeszcze bardziej niż wcześniej. Tak, bo nie było lodówek, więc jedyną możliwością konserwacji żywności była sól. Jeżeli wypływali na przykład Anglicy na wyprawę na wyspy Oceanu Spokojnego, no to musieli zasolić ogromną ilość mięsa, śledzi. To była jedyna możliwość, żeby podróżować bez konieczności chwytania świeżego jedzenia. Dlatego tak ogromne były to zyski z tak potężnych złóż, które do dzisiaj przecież jeszcze nie są do końca wyeksploatowane. Wracając do Kazimierza Wielkiego, proszę o zbliżenie tutaj, pokażemy wam. Tak wyglądało właśnie moment otwarcia jego grobu. Tak jak widzimy ten sarkofag otwarty od strony głowy, tu jest zdjęcie, właściwie rysunek wykonany przez Jana Matejkę, jak to wyglądało. Tu należało na takich trzech prętach, które w końcu pod wpływem korozji złamały się i dlatego trumna rozsypała się. Zazwyczaj tak jest, że jeżeli trumna wisi na takich żerdziach, to spada na ziemię i wszystko rozpada się w proch i pył. I później archeolodzy mają problem ze znalezieniem wszystkich kości. I jak jeszcze nie wiadomo, czy ich... I panowie jednak dali królowi godny pochówek, bo... Nie wszystkim królom bynajmniej wsadzano regalia do trumna, jemu jego korona, berło, jabłko. Tak. I jak widzicie, to wszystko porządnej jakości, nie jakieś właśnie podróbki. Były w królewskim grobie. W przeciwieństwie do innych, o których wam za chwilę opowiemy. No nie wiadomo, jak to było z jego tatusiem, czyli Władysławem Łokietkim, który tam jest pochowany obok, jako pierwszy oczywiście chronologicznie. Bo jego grobu tak się składa, nigdy jeszcze do tej pory nie otwarto. No być może tam też jakieś regalia ciekawe są. Czyli nie było żadnych prób Nie było jak do tej pory, a zresztą teraz już nie ma za bardzo na to mody, bo raczej stawia się na badania takie endoskopowe, żeby właśnie nie psuć za bardzo wszystkiego. Tylko wsuwa się jakąś kamerkę, żeby posprawiać, co tam słychać. Czyli rurka do środka z kamerką tak, na końcu. Tak, no bo to jednak lepiej po prostu nawet i dla zabytków. Ale wiadomo, razie, że jest tam komora pod... Nic nie wiadomo nawet jakiego Łokietek był wzrostu. Wiadomo, że był kurduplem, przepraszam za kolokwializm, ponieważ wszędzie go nazywali Łokietek, a na historiografii węgierskiej nawet jest określany jako Władysław Karzeł, co dobitnie świadczy, ale tak naprawdę trzeba by go wyjąć i pomierzyć. Ten jego wizyt, postać na sarkofagu ma 137 cm, więc gdyby przyjąć, że jest naturalnego wzrostu, to ten. To miałby w dowodzie wzrost tak średni. No powiedzmy sobie, to ja miałem średni, on trudno powiedzieć, co by miał. No ale tak jak mówię, no to do czasu, aż ktoś się do środka dobierze do tego grobu, to się nic nie da powiedzieć. To pierwszy sarkofag, który spoczął na Wawelu. Znaczy, chronologicznie taki całkiem pierwszy, bo jeszcze były groby książąt dzielnicowych, tylko właśnie przy przebudowie Wawelu w XIV wieku większość tych grobów po prostu splantowano, gdzieś zaginęły, no i tak naprawdę większość nawet nie wiadomo gdzie są. Są od tego wyjątki, ale to już trzeba by rozwijać temat. W każdym razie rzeczywiście Łokietek był tam jako pierwszy król pochowany i to taki z taką wielką pompą, że do tej pory ten sarkofag tam jest. 1333, tak? Tak, wtedy zmarł, a troszeczkę sarkofag był później w latach 40. zrobiony. Katedra była wtedy w budowie tak naprawdę. No ona była w permanentnej budowie przez wiele wieków. Pierwsza z XI wieku, bo w ogóle powstała pierwsza, jak ustanowiono biskupstwo w X wieku, czyli w roku 1000, w ostatnim roku X wieku. Z tym, że z tamtej nie ma żadnych reliktów, kamery o tej pory nie odnaleziono. Są takie plecionki tutaj w muzeum, dwa kamienie. Ale to są wszystko tak, takie poszlaki, tak, no więc jest tak potem naprawdę. Potem zbudowano tą romańską, której fragment to jest ta jaśniejsza część wieży srebrnych dzwonów i krypta świętego Leonarda, którą wam
Tak, pokazujemy to również. To już jest znacznie później, to już jest XII wiek w zasadzie. Tak, 1138 jest pochówek tam biskupa Maura. Skądinąd wiadomo, że musiała być ta katedra za czasów Bolesława Chrobrego, ponieważ wezwanie katedry w ogóle świętego Wacława odnosi się ewidentnie do wpływów czeskich, które wtedy były bardzo silne, a później w zasadzie zanikły. No więc sama ta nazwa wskazuje, że ta katedra musiała być, no tylko dopóki jej nie znajdę, no to będzie tylko w sferze idei, że tak powiem. Na początku XIV wieku się spaliła tradycyjnie i od czasów Łokietka zaczęła się jej odbudowa w stylu gotyckim, później Kazimierz ją kontynuował i tak co stulecie dobudowywano tutaj najpierw owe słynne renesansowe kaplice z najsłynniejszą zygmuntowską przez Bartolomeo Bereciego skonstruowaną. Potem w XVII wieku kaplica Wazów i kolejne, ale nas najbardziej interesuje kaplica Świętokrzyska, do której za chwilę dojdziemy, i obok kaplica Królowej Zofii, tak jest, po północnej stronie. Ale to za chwilę, na razie przejdziemy dalej. Z naszym materiałem na dziedziniec, żeby wam zapewnić lepsze wrażenia wizualne. Co prawda jest to dziedziniec renesansowy, a my będziemy mówić o Władysławie, właściwie o Jogaile, który na chrzcie dostał imię Władysław. Po polsku Władysław Jagiełło się przyjęło, także nie ma co go tutaj odmieniać. Chciałem powiedzieć tylko, że Jagiełło to nie było jego nazwisko, tak jak Bolesław Chrobry to, imię, to nie jest jego nazwisko. Nie było wtedy nazwisk za bardzo. W każdym razie bardzo zasłużony dla Polski król, na pewno bardziej niż dla Litwy. To akurat Litwini do niego z dystansem podchodzą we swojej historiografii, a Polacy właśnie go bardzo chłopią. No tak, oni wolą Witolda, a Jagiełło taki dla niej niemalże zdrajca, bo dopuścił tutaj do tego, żeby Litwa popadła w zależność od Polski. No, ale już mniejsza z tym. U nas zapisał się bardzo ładnie, był jednym z najdłużej panujących królów. 48 lat. 48 lat, co wtedy było w zasadzie rekordem, a żył też bardzo długo, tak naprawdę nie wiadomo ile, bo dokładnie nie wiadomo kiedy się urodził, ale prawdopodobnie około 80 lat miał, kiedy umierał, co jak na tamte czasy było wiekiem bardzo sędziwym, tak jakby teraz miał ponad setkę i to jego ojciec, sporo. Olgierd, w koronie królów grany przez Wojciecha Żołądkowicza, miał dzieci 20. Liczba jego dzieci wynosiła 23 udokumentowanych, tak. I nie wiadomo, który z rzędu z kolei był Jagiełło. Niektórzy mówią, że drugi. To by się urodził w 1352. A być może 10 lat później. A być może 10 lat później, więc gdy umierał, miał albo 82, albo 72 lata, ale bardziej, ja wierzę w to, że miał bardziej 82 lata. Że był starszy trochę, gdy go oni na tron polski. Jeżeli tylko ich nikt nie otruł, ani nie zginęli w jakiejś bitwie, to w ogóle ci że tak powiem, szeroko pojęci kiejstutowicze z reguły żyli dosyć długo, więc... Zdrowa litewska krew. Natomiast dobre geny. Poza tym oczywiście całe te stosunki rodziny przypominały takie, może miłośnicy pisarza science fiction żelaznego z cyklu książek o Amberze pamiętają, to była bardzo rozległa rodzina, która wzajemnie się nawzajem podgryzała, zawierała sojusze, następnie te sojusze zrywała, zawierała sojusze z kim innym, przymierzali się z wrogami, a potem z przyjaciółmi, którzy byli poprzednio wrogami, no i tak dalej. Witold 10 razy zmieniał front. Wiele razy, tak. Chrzcił się też kilka razy, o ile pamiętam, czy to on, już nie pamiętam. A Jagiełło swojego ukochanego, w cudzysłowie stryjka, słynnego Kiejstuta, też 85-letniego prawdopodobnie, porwał i kazał zaciukać w słynnym zamku w Krewie. No ale takie były po prostu aktualnie czasy. Aktualnie na Białorusi, więc nie pojedziemy. I nie ma co jej ojczyć. Natomiast w Polsce zasłużył się na tyle, że miał bardzo piękny grób, który zapewne tutaj na przebitce widzimy. Tak, stoi on po południowej stronie nawy głównej, jeszcze przed konfesją świętego Stanisława. I król zmarł w roku 1434. I jest on tam pochowany, tylko pod... Tutaj widzimy grób Władysława Jagiełły. On stał sobie tutaj w kaplicy świętokrzyskiej. Specjalnie dlatego wzmocniono tam podłogę, ale o ile pamiętam, cesarz Franciszek Józef w połowie wieku XIX kazał przenieść grób królewski tutaj do nawy głównej. I tu rzeczywiście są
szczątki Władysława Jagiełły, który, co ciekawe, nie wiadomo kiedy się urodził. Nie prowadzono w ich kraju żadnej pisemnej dokumentacji związanej z życiem, że tak powiem, państwowo-społecznym. I nie wiadomo, kiedy się urodził Jagiełło. Gdyby państwo było chrześcijańskie, to na pewno zachowałyby się zapisy odnośnie daty jego urodzin i chrztu przede wszystkim, bo Kościół to przede wszystkim dokumentował. No ale ponieważ był to kraj dzikusów, no to nie wiadomo, kiedy się urodził. Władysław Jagiełło, zmarł w 1434, leży w miejscu, gdzie jest pochowany, w sensie takim, że jego ciało najprawdopodobniej leży pod posadzką, pod jego sarkofagiem, ale nie był nigdy otwierany. Nie był nigdy otwierany do tej pory, być może jeszcze to się kiedyś zdarzy, bo można by się wtedy dowiedzieć, czy tam są regalia w środku, czy też poskąpiono, tak jak w przypadku jego pierwszej żony, świętej Jadwigi, której, jak wiadomo, dano kopię tych regaliów tylko. Może by się też parę rzeczy okazało. Tam on miał na przykład bardzo ten grób był silnie zdobiony w niektóre rzeczy, których symbolika nie jest znana. Tam jest dużo psów, dużo sokołów. Może chodziło o to, że bardzo lubił polować i do późnej starości polował. No ale tak jak mówię, to tylko w sferze domysłów. Tak, podobno król w ostatnim chwilach swojego, znaczy w ostatnich chwilach wyszedł posłuchać śpiewu słowika, przeziębił się. Tak. I miał osłabioną odporność i mu się zmarło. No już w tym wieku miał prawo mieć osłabioną odporność. Tak. A pił jedną źródlaną wodę całe życie, żadnego wina. Bojąc się otrucia po prostu najprawdopodobniej, bo oczywiście Jan Długosz, którego nie za bardzo lubił, to kładł na karb tego, że on był mimo wszystko pobożny i strzemięźliwy, ale tak naprawdę to przy ówczesnych truciznach to po prostu bezpieczniej było pić wodę czystą, bo wtedy można było tę truciznę od razu wyczuć. Tak, ciężko było wyczuć. A w piwie czy w winie to była zamaskowana. Tak. No i to też być może dlatego tylu szczęśliwie lat panowania dożył. Tak. W przeciwieństwie do innych. Tak, trzeba też zwrócić uwagę, jaki ładnie jest kolorystycznie ten grób zrobiony. Podobnie troszeczkę jak grób Kazimierza Wielkiego, tam w barwach dynastii piastowskiej, czyli czerwono-białych, tak odpowiednio dobrawszy kamień, zrobiono to. No później te barwy przejęła w ogóle Polska, Królestwo Polskie, jako te czerwono-białe jako swoje własne. I tak się starano z reguły te grobowce robić, żeby to znajdowało odbicie. Czy czerwony marmur, biały i baldachim na górze, z wapienia albo z piaskowca. No to jest bardzo fajny pomysł artystyczny. Podobno też Jagiełło nigdy nie nauczył się pisać i czytać. Tak, no ale to akurat nie był specjalnym wyjątkiem, bo wielu monarchów wtedy nie miało od tego, mieli wysoko wyspecjalizowanych specjalistów. Tak, jak no, teraz... no na Litwie no, nie było szkółek nawet dla dzieci władców, a ponieważ był to kraj pogański, więc w księgach parafialnych nie zapisywano chrztów, pogrzebów i wesel, i ślubów, prawda? Tak, to jest główne źródło wiedzy historycznej, po prostu księgi parafialne, bo wszystko musiało być zapisane. A ponieważ był to kraj pogański, więc nikt nie zapisał, że się urodził jeden z 23 synów Olgierda i dlatego nie wiemy tak naprawdę, ile miał lat. No ale cóż, no w każdym razie wiadomo, że nie był głupim człowiekiem, był poliglotą, znał polski, którego nauczył się w pewnym momencie z domu, znał litewski, urzędowy w ruski. Wielkim Księstwie Litewskim język ruski, znał niemiecki prawdopodobnie również tak jak wszyscy jego bracia, bo tam z Niemcami często przestawał w rozmaity sposób, czy to pokojowy, czy wojenny, prawdopodobnie znał tatarski, bo też z Tatarami bardzo często rokował. Niemiecki też, bo z Krzyżakami negocjował. Tak. No więc mówię, nie był głupim człowiekiem, był dobrym politykiem, no i tyle. No. Mimo, że mu wykształcenia brakowało. Mówię, język ruski, nie ma to żadnego związku z Moskwą, żebyście tak, tak, wiedzieli. Tak, Moskwa to jeszcze chodzi o Ruś, te czasy. Krainę tak, to geograficzną język, ówczesny język ruski to mniej więcej poprzednik dzisiejszego białoruskiego, tak w pewnym zarysie. Dokładnie. Ale musimy jeszcze wrócić do wspomnianej przez ciebie Jadwigi, której wam grup również sarkofag pokazujemy. My wam pokażemy te zdjęcia regaliów i w ogóle tych skarbów wyjętych z grobu Kazimierza Wielkiego na zdjęciu. Natomiast to samo dotyczy grobu królowej Jadwigi i sarkofagu, który tutaj przede mną stoi. Również królowa znajduje się tutaj, w tym miejscu jest pochowana naprawdę i ona dwukrotnie jej grób był, że tak powiem, eksplorowany. I również z jej grobu wyjęto różnego rodzaju regalia. Ustalono na przykład, że królowa leżała nie na środku trumny, tylko z boku, ponieważ obok leżała jej córka, zmarła w czasie porodu, Elżbieta Bonifacja, ale jej ciałko jako jednodniowe nie zachowało się w ogóle, bo nie było kości, tylko większość to były małe chrząstki. Natomiast królowa, jak się okazało po badaniach, miała 1,80 m i wszystkie zęby, oprócz jednego, czyli była bardzo zdrowa, no ale niestety zmarła w wyniku komplikacji poporodowych,
kilkanaście dni po urodzeniu dziecka w roku 1399 w wieku zaledwie 26 lat. Ale w swoim testamencie zostawiła bardzo duże kwoty na renowację Akademii Krakowskiej. No i została świętą. I my wam też pokażemy zdjęcia. Te zdjęcia są z książki pana Zbigniewa Święcha, Klątwy mikrobi i uczeni. To jest jedyne źródło, jakie można znaleźć odnośnie okoliczności eksploracji grobów i Kazimierza Wielkiego, i Jadwigi. I za chwilę pokażemy wam również grób Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety. Pokazujemy. On został dopiero wybudowany w 1905, ten współczesny sarkofag, taki biały. Bo królowa była pochowana normalnie pod posadzką i szukano długo jej grobu. Nie wiadomo było dokładnie gdzie, tym bardziej, że został prawdopodobnie przemieszczony jeszcze ten grób przez te kilkaset lat. Natomiast jak już ją znaleziono, to się okazało, że właśnie została pochowana z sztucznymi regaliami zrobionymi z drewna. Być może po prostu chodziło o to, że ona wcześniej te regalie ofiarowała na rzecz odnowienia Uniwersytetu, czyli Akademii Krakowskiej, od właśnie tej epoki zwanego do dziś Uniwersytetem Jagiellońskim. Ale to można tylko tak domniemywać, no, tak się przyjęło mówić, ale to nie te jest te regalia, prawda. Czyli berło, jabłko i chyba tylko tyle zachowało się do dzisiaj. Tak, no z drewna pokrytego skórą. Tak, znajdują się te regalia w Muzeum Archidiecezjalnym. My je wam pokazujemy na zdjęciu, natomiast na żywo możecie je zobaczyć osobiście w muzeum. Są to oryginały wyjęte z grobu, to znaczy oryginały tych kopii. Oryginały kopii. Pokazujemy wam też zdjęcie, bo takich dosyć szczegółowych badań anatomicznych dokonano w Polsce zwłok królowej w 1949, o ile pamiętam. Okazało się, że była wysoka, szczupła, tak. Na pewno wyższa od jagieły. Tak. Zresztą to nawet ślady tego zostały w ówczesnych właśnie u Długosza i w innych relacjach. Według różnych badań miała 1,80 m wzrostu. To jak na tamte czasy było to jak koszykarka jakaś dzisiejsza. Proszę. To jest czaszka królowej Jadwigi. Jest to osoba już nawet dla laika widoczne, że jest to osoba bardzo młoda. Miała 26 lat, mniej więcej, jak tak, zmarła. Natomiast jak wyszła za mąż, miała około 13-14 lat. Tak. Wszystkie zęby, oprócz jednego, miała w szczęce swojej, znaczy w obu szczękach. Wszystkie zęby, zdrowe, popatrzcie, idealnie ułożone. Świetnie. Ale niestety jej budowa ciała była bardziej taka chłopięca. Wąskie biodra, jak stwierdzili lekarze sądowi. To bardzo utrudniło poród jej jedynej córki. No i wskutek tego porodu zmarła Bonifacji. I ona i dziecko niestety. No 1399. Wtedy się właśnie zaczyna akcja krzyżaków. Jak królowa umiera i szlachta jedzie na Wawel. No i co? No i Jagiełło został wdowcem. Później jeszcze, no w sumie trzy żony, prawda? No cztery żony. Cztery. Zofia Kolszańska była czwartą żoną jego. Czyli tak, Jadwiga pierwsza. Pochowana jest również tutaj żona pochodząca z dzisiejszej Słowenii, Maria Celejska. Maria Celejska. Tutaj leży Anna Celejska, żona Władysława Jagiełły. O ile pamiętam, druga. Ona pochodziła z miasta Celej, dzisiejszej Słowenii. Dlatego tutaj ta symboliczna tablica nad jej grobem została ufundowana przez ambasadę Słowenii, jak widać tutaj z tego napisu, w 2016 roku. I nie doczekała się królowa, niestety, sarkofagu. Maria Celejska, a później kolejna Zofia i kolejna Zofia, czyli ostatnia, najmłodsza. Bo którą z tych żon on kochał naprawdę, tak historycznie. No, ostatnio na pewno. Ale nie, tą chyba drugą albo trzecią, której małżeństwo z nią... Odsyłamy do źródeł, bo nie będziemy teraz myśleć. Było mezaliansem według panów Królestwa Polskiego, ale król postawił na swoim. Ale niestety żony te po kilku latach umarły. I w roku 1422 wziął za żonę 17-letnią ruską księżniczkę, Sonkę, która po przyjęciu chrztu w porządku katolickim została królową Zofią. Tak? Tak, została królową Zofią. Na ten temat piękną powieść Królewskie Sny napisał Józef Hen. Na jej podstawie z kolei nakręcono również dobry serial swego czasu z panem Gustawem Cholubkiem, świętej pamięci. Jeśli macie możliwość gdzieś znaleźć bardzo dobry, ten serial. Świetnie oddający realia historyczne. 87-88 tak, rok.
Gustaw Holubek w roli głównej, jako starszy już Jagiełło. I tam jedną z główną postaci był niejaki pan Straż. Taki intrygant, który chciał zaszkodzić królowej, oskarżając ją o niewierność, generalnie rzecz biorąc, że zdradziła króla. Dlatego tak. Były też i podejrzenia, że obaj synowie legalni Władysława Jagieły, zrodzeni właśnie z Zofii Holszańskiej, że byli z nieprawego łoża, ale wszystko wskazuje na to, że jednak byli z prawego, bo i potem, jak wszystkie świadectwa zaświadczały, byli podobni do niego fizycznie i też byli stosunkowo długowieczni, to się dopiero w kolejnej generacji zmieniło i to też nie do końca. No więc myślę, że to jednak podejrzewanie Zofii tutaj królowej o zdradę mimo tej ogromnej różnicy wieku było nie na miejscu. Król miał lat 70 w czasie ślubu, albo 60, ale prawdopodobnie 70, ona 17. No więc stanowiło to pożywkę dla różnych intrygantów, prawdopodobnie sponsorowanych przez krzyżaków, no bo wiadomo było, że osłabienie władzy królewskiej jest na rękę wrogim mocarstwom ościennym. To się nie zmieniło od 800 tak. lat, wszystko jest dzisiaj tak samo. W każdym razie tutaj królowa spoczywa sobie w kaplicy specjalnej. O proszę, jaki tu meteoryty lecą. Spoczywa sobie w kaplicy przy katedrze wawelskiej, zwanej tej kaplicy właśnie kaplicą królowej Zofii. I teraz idziemy stanąć przy kaplicy i świętokrzyskiej, i królowej Zofii. I dopowiemy wam później resztę.